Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie, też przy okazji tworzę nową serię z gry Mad Max. No myślę, że Mad Maxa kojarzycie. Powstały 4 części filmu. Ostatnia miała premierę niedawno, więc pewnie wielu z was kojarzy ten film. Natomiast sama gra jakoś nieszczególnie nawiązuje do wątku tutaj fabularnego. Jest to osobny wątek, więc tutaj nikt nie miał żadnych spoilerów. Natomiast sama gra jest naprawdę bardzo, to bardzo interesująca. Mnie tak niesamowicie zaciekawiła ta gra, że oglądałem wiele materiałów gdzieś tam na internecie, ponieważ no nie szło wytrzymać. Ciągle ta gra ciekawiła. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda, czy to dobrze wygląda, czy warto tą grę kupić, bo była to wielka niewiadoma. Powiem wam, że ta gra jest rewelacyjna. Bardzo fajny klimat, zwariowany wątek fabularny, do tego masa różnych samochodów, tuningu samochodów, jakiś exploring. To wszystko jest takim połączeniem wielu fajnych gier i sprawdza się idealnie. Między innymi mamy system walki z Batmana, ale tego wszystkiego chyba się dowiemy tutaj. Wy się dowiecie oraz ja jakieś pewnie nowości też się dowiem, kiedy będziemy sobie grali, więc nie przedłużajmy, rozpocznijmy sobie. One such man, one who had lost all, over and over, and to this, he had lost his sanity. His was a never-ending journey away from the phantoms of his past. He believed he could silence the cacophony in his mind and find peace beyond a place he called the Plains of Silence. He now had the vehicle, the weapons, the provisions, and the fortitude. He only needed the fuel. And here, there was but one place to go for fuel. Castan. Kurczę, pisko to wygląda. Natomiast wydaje mi się, że koleś musi mieć bardzo, bardzo mały móżdżek, że jeszcze był w stanie po takim przecięciu głowy nas odrzucić tutaj.
ale dobrze, że za tego psiaka oberwał. Nienawidzę, jak gdzieś się po prostu w ten sposób traktuje psy. Wiem, że to tylko gra, ale też jest mnóstwo osób, które tak traktują zwierzęta w rzeczywistości. Powiem wam, że naprawdę gierka, myślę, że ten początek już wam pokazał, jak gierka jest naprawdę niesamowita. Jestem ciekawy, czy będzie on naszym towarzyszem przez tutaj wątek fabularny. Natomiast naprawdę... Gra już na początku pokazała swoją epickość i myślę, że w pewnym stopniu zachęciła was do oglądania tych kolejnych odcinków. Też koniecznie dajcie znać, czy wam się podoba ta gra. Bo ja naprawdę chyba we wrześniu oczekiwałem najbardziej na Mad Maxa oraz Forza 6. Dobra, mamy już rozgrywkę, jak widzicie. Dzikus, misja fabularna. Gra jest prześliczna, naprawdę. Ona ma swoją premierę dopiero w piątek w Polsce. Światowa jest dzisiaj, natomiast grę już można dostać było naprawdę tydzień temu na konsolę. Małe sklepiki sprzedawały tą grę już dawno temu. Ale to jest pięknie, masakra. Natomiast wersja Steamowa dzisiaj się odblokowała o 12 w nocy, tak więc tak to wygląda mniej, między innymi. Tak więc jak ktoś chce, to może sobie w grę już kupić, pograć, nie ma z tym najmniejszych problemów. Korzystać ze źródeł wody, żeby napełnić manierkę. Oczywiście zawsze musimy mieć przy sobie wodę. To jest tutaj nam potrzebne. Nie wiem, czy ten pies mnie zaatakuje czasami. Jak tą wodę tutaj wlać? Aha, przytrzymaj i napełnij manierkę, okej. Dosyć mało, więc trzeba będzie poszukać jakiegoś innego źródełka. Pis manierki, żeby przywrócić zdrowie Maxa. Okej, czyli robimy to za pomocą krzyżaka w górę. Okej, połowę zdrowia mamy, więc to chyba wystarczy. No właśnie, zastanawiam się, czy ten piesek tutaj będzie nam w jakiś sposób pomagał, czy nie. Ło, chyba nie. Wydaje mi się, że wpadł jakąś pułapkę. A, czekajcie. So to blaze by godly plum ignite. Revolution upon revolution rejoice! Please, don't kill Chum Rocket! Please! Hey! Why shouldn't I? Because I know you. Yeah, I spied you in the long lookers. They left you for the blowflies, and they snatched your ride, and now you'll be looking to snatch it back. That's what the prophecy says. You're the driver. That's right. Then Chum Rocket is your man! Yeah, I'm your man! Yeah, yes, I am. See, I have a vehicle that can take you to your car. I do say. That's right. See, she's not running now. Sorry for that. I came here for the parts. You see, I'm a black finger. I can make it work again. And I think you do too. It's gonna need an overhaul. Don't go stray. No, I won't. I know you'll find me and dismantle me. I know. Chum Bucket's not stupid. Ogólnie w wątku fabularnym chodzi o to, że zabrano nam, naszemu głównemu bohaterowi, zabrano jego samochód, potężna V8, i pewnie będziemy próbowali ten samochód jakoś odzyskać, więc na chwilę obecną będziemy się tutaj wspierali jakimiś gorszymi autami. Natomiast z tego co wiem, jest wiele opcji tuningu fur, więc na pewno jest to fajna gierka, bo zarówno osobom, które gdzieś tam lubią u mnie oglądać gry fabularne, spodoba się tytuł, i osobom, które lubią mnie za jakieś gry wyścigowe, też ten tytuł się może spodobać. Więc cieszę się z tego powodu, że to jest takie troszeczkę połączenie kilku gatunków gier, tak więc pod tym względem super. Się to prezentuje. Dobra, pogadajmy z nim po prostu. Piesek jest chyba będzie opatrzony.
Co one robią? Tak grzybie w tej skrzyni, która nie ma dna. Dog's bleeding out. I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grit, Saint. You must be running on fumes. Dobra, coś tu mamy, jakieś jedzonko. Psie żarcie, dobra. Okej, okay, nie mam pytań. No ale w takim świecie... takie żarcie... w takim świecie... to nie ma co wybrzydzać. Przejdę tu jakoś, chyba muszę iść górą, dobra. To idziemy górą, tutaj nic ciekawego nie było. Ja też często mówię, że tam nie są ważne aspekty wizualne gry. No ale jeśli ktoś stworzy tak piękną grę wizualnie, to trzeba by było też pochwalić to, tak? Tutaj wiem, że grafika nie ma dużego znaczenia i powtarzam to wielokrotnie, natomiast tutaj gra prezentuje się wyśmienicie pod względami wizualnymi. Też z tego co widziałem, mamy zmianę tutaj dnia, nocy, czy no pory dnia, tak, więc pod tym względem. Aj. Chciałem w niego początkowo tutaj strzelić, ale w sumie mamy tak mało amunicji, że może nam się ona przydać. Zostawmy zatem tutaj ją sobie. I lecimy dalej. Tutaj z tego co widzę, to mamy jakieś takie obozy, które możemy eksplorować. Tylko będzie pewnie mnóstwo. Ej, czekajcie, trzeba mu pomóc tutaj, bo widzę, że ma problemy ktoś. Używaj X-a, żeby uderzyć przeciwnika, Y-ka, aby blokować jego ataki. Okej. Sam system walki ponoć jest podobny do systemu walki w Batmanie. I osobiście podoba mi się to z tego względu, że jak ktoś mądry wymyśli fajny system walki, to czasami fajnie jest to potem wykorzystywać w innych grach niż tworzyć jakiś bezsensowny nowy system. Ten już chyba nie żyje nawet. Dobra, tu mamy dwóch kolesi kolejnych. Też zauważyłem, że nie było wyboru poziomu trudności, tak więc wydaje mi się, że są taki bardziej uniwersalne. A na chwilę obecną rozwalenie przeciwnika to jest banał. Dobra. Tutaj mamy jakieś części chyba, które możemy zbierać. Zbierz złom, dobra. Aha, czyli też gra nas będzie informowała o tym, czy zebraliśmy wszystko w danej miejscówce, czy nie. To jest mega fajna sprawa. Nie trzeba się nie wiadomo ile zastanawiać, czy czegoś nie przegapiłem, czy coś jeszcze muszę znaleźć. Tak więc pod tym też mi się to podoba, powiem wam osobiście. Dobra, mamy kabel, możemy wrócić. Natomiast jeszcze przeszukajmy tego terenu, żeby znaleźć sobie jakiś kolejny fragment tutaj. Tutaj jest, widzicie? Na samej górze. Mogę tam wskoczyć w ogóle? Czy nie bar... ale zmarnowałem teraz. Jak tam wskoczyć? Kurde, dziwne to jest, że tutaj nie mogę sobie tak na luzie wejść. Okej, dobra. Czy trzeba się po prostu rozpędzić. A, widzicie? To mi się podoba, że gra nas informuje. Po prostu zrobiłeś wszystko, może stąd spadać już, nie? Ani jeszcze iść tam szukam, niepotrzebnie czegoś eksploruję. Tak więc to mi się osobiście bardzo podoba.
Naprawdę, ta gierka to jest takie połączenie gier, które moim zdaniem gdzieś tam lubiliście na moim kanale i dzięki którym właśnie mnie subskrybujecie. Jakieś wyścigi, tuning furek. Co to jest? No, chyba go nie dogonimy. Zresztą tutaj nawet się nie dam rady wspiąć tak wysoko. Więc wracamy do naszego dziwacznego kolegi. Zżar tego psa, czy mi się wydaje? Nie, pomógł mu chyba. Kurczę, widać, że ten piesek sporo przeszedł. Zwróćcie uwagę, jaki jest tutaj wykończony. Jeszcze pokażę wam widoczki, jak się prezentują w tej grze, bo naprawdę są rewelacyjne. Zobaczcie odciski tych stóp na piasku. No i pierwsza furka, którą najprawdopodobniej będziemy mogli sterować, pojeździć sobie nią. No zobaczcie. Beczka. Beczka, w której piesek sobie może tutaj posiedzieć, tylko chyba muszę spokojnie jechać, bo boję się, że może tutaj wypaść. Wow, dobra. Trzeba jednak uważać. Natomiast model jazdy jest jak najbardziej spoko. Podoba mi się. Jest to wiadomo, model jazdy arcade'owy, natomiast... kurczę, troszeczkę nawet i lepszy niż w niektórych grach wyścigowych. Idź do punktu obserwacyjnego. Czyli na ten statek, czy gdzie? A tutaj wystarczy, okej. Scrotus always keeps the best parts for himself. You know, but he's not here now. You see, I don't see the Land Rover. I'm getting my car back. Wait, please. The idea, it's better for you, and it's better for me. Just listen. Look, your black on black is toast. It's scrap. It's gone. She'll never be whole again. Huh? Now I can build you a car, bring into creation one that's faster and tougher than the black on black ever was. Huh? How tough, how fast? Very faster than fear, tougher than an iguana's gonads. Come with me. We mustn't be seen. I'll take you to the tabernacle, and when you see what I'm gonna show you, you'll be shouting holy all day long. No ale fałzemki nie zagwarantował nam. Dobra, misja fabularna ukończona. Misja dzikus. Mój samochód przepadł. Bojownicy z Kratusa pocięli go na złom. Potrzebuję nowego wozu i to szybko. Czy ten dziwny, szalony mechanik może mi pomóc? Myślę, że tak. Myślę, że może ci pomóc. I raczej będziemy na chwilę obecną się jego trzymali. Jak załatwi fałzemkę, to jak najbardziej będę się z tego cieszył. Natomiast... używa lornetki, żeby przyglądać miejsca z większej odległości. Dobra, lornetkę mamy tutaj. Zajrzyjmy sobie, co tu mamy. To jest jakaś chyba stara łódź podwodna, tak? Albo jakiś ogólnie statek. Jest tak obrócony, że ciężko jest tutaj stwierdzić. Natomiast tam chyba musimy się udać na chwilę obecną. What is this place? You are in the Outer Graves! Over there,
is the great white. An ancient seabed. I'm not sure. No, but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. No za bogato tutaj nie jest, jakieś te trzy silniki mamy. No to kto wie, może coś tutaj się uda nam ciekawego zbudować. Dobra, jesteśmy w tej całej kryjówce. And see yourself, huh? A dream, a hallucination become truth. The angel made steel. By the fire that moves the piston, by the tranny on all high, by the cam and the U-joint blessed be, there she lies, the magnum opus. There she is. This ain't her car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired, she wills herself upon this world. Look! See, here, divine meets driveshaft in a symbiosis of faith. Modded and made to measure. You might say with that old time religion, huh? I got a classic whammy turbo high dog, huh? Hell yeah! Bulletproof and torture tested. Aesthetically upgraded with chum bucket overdrive. Coils and springs, shocks and links too. It's gotta be 8 cylinders, nothing less. We'll get there. Yes. First, we have to get her beautiful body. Show me where it is. Yes. Come. No time like the present. Come on, see. We must go. No jak widzicie, ta szafurka na chwilę obecną nie jest za ciekawa, ale będzie można ją na bank rozbudować jakoś fajnie. No właśnie, teraz jak widzicie, mamy troszeczkę. A place sad and strange, where the chariots of old went to die. A place I call the graveyard. Ale fajnie mruczy. Dobra, mapa. To jest kolejna rzecz, która myślę jest bardzo, bardzo ważna. Zobaczcie, jesteśmy w takim malutkim, na takim malutkim skrawku, a cała mapa prezentuje się tak. Naprawdę dosyć duży świat. Tutaj mamy chyba najgroźniejsze możliwe miejsce. Ale zobaczcie, to jest dosyć duży obszar, natomiast w porównaniu do tego, co tutaj mamy, to jest to bardzo, bardzo malutka część, tak więc tak prezentuje się mapa. My mamy dotrzeć do tego tutaj, jak widzicie, punktu, więc obstawmy znacznik i jedziemy. Mamy teraz taką, powiedzmy to, noc, która nie jest do końca nocą, jest dosyć tak fajnie to nam przedstawione. Nie jest za ciemno, nie jest za jasno. Ta furka, nawet powiem wam, jest troszeczkę stabilniejsza. Dobra, jedźmy tutaj. Jak widzieliście, woda daje nam zdrowie. Natomiast tutaj też musimy się martwić o paliwo, które trzeba gdzieś tam zawsze sobie zdobyć. Nie ma tak jak w GTA, że jedziemy furką w nieskończoność, paliwo się nie liczy, tylko na modach można tankować auta. Natomiast tutaj trzeba się rozejrzeć, poszukać paliwa, dotankować nasze auto. Okej. Tu mamy dwie części gdzieś do odnalezienia, więc poczekajcie, pobuszuję tutaj. Posprawdzam. A tutaj widzę już, dobra. Kolejna. Okej, okay, wszystko i tu mamy paliwo. Ten jest pusty. Czyli po prostu tutaj w tym miejscu nic ciekawego nie znajdziemy, skoro ten baniaczek był pusty. Okej, okay, czyli musimy jechać w inne miejsce. Mam nadzieję, że nam tutaj starczy paliwa. Whoever
No właśnie, tak się kończy paliwo w aucie. Trzeba szybko się tutaj z tymi przeciwnikami zmierzyć, żeby... Ja potrzebuję tylko paliwo, nic więcej, ale stoicie mi na przeszkodzie, więc niestety trzeba was powybijać. I jakby tak podsumować, pierwsze 30 minut no to przygody złomiarza, nie? No, tu mamy kolejne. Dobra, tu mamy wszystko, natomiast jeszcze potrzebujemy paliwo. Dobra, auto pełne. Praises, he's full. But let's bring an extra for refueling or blowing something up. Okej, nagle się chyba pojawił kolejny. Wow, ta furka też jest fajna. Szkoda, że nie można, nie wiem, sobie tego wziąć. Jakoś tej karoserii nałożyć na naszą furę. Albo jakoś tego... Pewnie będą jakieś naprawdę duże możliwości tuningu aut. Ale na chwilę obecną, wiecie, jesteśmy na początku gry, więc ciężko o to. Dobra, nie idź na cmentarzysko. Szkoda, że nie pokazuje mi, ile tam jest kilometrów do tego miejsca. Żebym wiedział tak, powiedzmy, orientacyjnie, czy tam jest daleko, czy nie, bez konieczności wchodzenia na mapkę. Zniszcz bramę. Aha, dobra. Ogarniam. Bierzemy to, podstawiamy i ta brama zostanie wysadzona w powietrze. Zobaczcie, tak przy okazji naprawia to auto i tak dalej. Genialnie to wygląda. Słuchajcie, dobrze, że tutaj położyłem, nie było takiej jakiejś opcji, nie wiem. Nie, mam chyba położyć normalnie, byle jak tutaj, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. To jest problem, bo ja nie mam w ogóle już naboi w tej całej broni. A nie, mam, dobra, okej. Exaltation! She's cracked open! We must hurry! Wardens of this place murder on sight! Dobra, wiecie co? Jeszcze wam pokażę tutaj, co mamy w menusach. I na ten sobie dzisiejszy odcinek zakończymy. Mamy tutaj informacje o całym cmentarzysku. Możemy sobie w wszystkich lokacjach poczytać. Tutaj co mamy dalej? Legenda, zdolności... Do zebrania rzeczy. Kompendium, dobra. To czekajcie, zobaczymy, co od początku tutaj w ogóle się pojawiało nam. Cmentarzysko. Biała równina. Jak ktoś chce sobie to o tym może poczytać. Wnętrze. Zewnętrzne grobowce. Kryjówka. I to tyle. Jeszcze nie wszystko mamy odblokowane, jak m.in. warsztat, samą naszą postać i tak dalej, natomiast już tutaj sporo informacji, jak widzicie, mamy. Mi osobiście się gra niesamowicie podoba, nie wiem, jaram się tym masakrycznie i pewnie grę będę ogrywał bardzo, bardzo często, tak więc będziecie się spodziewać sporej dawki odcinków. No mam nadzieję, że wam się też to spodoba, bo wiadomo, jak będzie małe zainteresowanie, to też...
tych odcinków będzie mniej, natomiast kiedy będę widział, że wam też się gra podoba tak samo jak i mi, to oczywiście zawsze możecie spodziewać się dosyć dużej dawki odcinków, tak więc dzięki wielkie, że oglądaliście, dajcie znać co o tym sądzicie, jeśli mi się uda, nagram wam jeszcze jeden odcinek z tej gierki, aby wam pokazać jeszcze jakieś kolejne początkowe fragmenty gry, abyście jeszcze może, jak się do tej gry nie przekonaliście, przekonali, tak więc to by było tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!